opowieść, opisz miejsce. W ten sposób organizatorzy festiwalu Miasto Graw zachęcają łodzian do tego, by zwrócili uwagę na swoje miasto. Dziś początek festiwalu. Jaka jest Łódź? W oczach każdego z nas to miasto ma różne oblicza. Taki przedmiot średnio użytkowy. No, nie zawsze jest użytkowy, ale jest no, dosyć duży. Łódź to jest dom. Można wypaść do wody jeszcze. Łódź kochamy chyba właśnie za ten klimat, bo niektórzy mogą mówić, że jest brzydka, a ja uważam, że jest bardzo ładna, że ma takie miejsca, które mają w sobie taką duszę właśnie jak Kuba czy Wenecja. Miasto płynie Balbiny Bruszewskiej po raz pierwszy będzie pokazane na Festiwalu Miejskich Odkrywców Miastograf. Impreza organizowana w kinie Cytryna ma zachęcać mieszkańców Łodzi do przyjrzenia się miejscu zamieszkania. Skoro tutaj żyją, skoro poruszają się po tym mieście i oglądają, no to chyba każdy chciałby dowiedzieć się czegoś więcej. A jest to festiwal chyba jeden z nielicznych w Łodzi poświęcony wyłącznie temu miastu. W trakcie festiwalu oprócz filmów o Łodzi zostaną również zaprezentowane archiwalne relacje reporterskie Łódzkiego Ośrodka Telewizji Polskiej. Film Balbiny Bruszewskiej publiczność festiwalowa będzie mogła zobaczyć już o 20:00. Godzinę wcześniej zostaną zaprezentowane archiwalne relacje.